Zestrzelono kolejny rosyjski samolot szturmowy SU-25. Armia. Pilot zestrzelonego w sobotę rosyjskiego SU-25 wzięty do niewoli. Pilot rosyjskiego samolotu szturmowego SU-25 zestrzelonego w sobotę przez wojska ukraińskie zdołał się katapultować i przeżył. Trafił do niewoli, przekazała w telegramie 72. Samodzielna brygada zmechanizowana. Wojskowy doznał obrażeń. Udzielono mu pierwszej pomocy. Wcześniej ta sama jednostka poinformowała o zestrzeleniu w obwodzie donieckim rosyjskiego Su-25 przy użyciu przenosionego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Igła.